I odpierwsza fala, jak powiem, póki co tylko były takie zombie zwykłe albo pachokogłowe. Tutaj to nie jest jeszcze ten etap tego levela, gdzie jakoś tu się musiałem o coś szczególnie martwić. Okej, już muszę, bo tu jest ten cały goście z drabinką. Ale go tu się moje katapulty pozbędą, myślę, że całkiem śmiało. Arbus w szczególności oczywiście, jak mówię, Arbus bije potwornie duży damage. Wiadro na rządku czwartym. Tak, i oczywiście, skoro nie masz o czym mówić, to komentuj jak... No tak, komentuj rozgrywkę w grze jak mecz piłki nożnej. Czyli widzimy, że nadchodzi wiadro głowy na rządku czwartym. Gość, którym reprezentuje drużynę z nieumarłych z Los Angeles. Bije się dalej z tymi oto warszawskimi warzywkami. Ale jednak ma z tyłu, widzimy wsparcie, jednak to wsparcie dużo mu nie daje, bada jedno po drugim, tam wszyscy z tego wsparcia bardzo, bardzo łatwo. Nadchodzi kolejny tutaj napastnik z drabiną, ale jednak nie, no nie był na tyle szybki, jednak tutaj arbuzy, melony go powstrzymują przed dotarciem do linii frontowej. Więc tutaj jednak widzimy, że warzywka się bronią bardzo skutecznie. Nadchodzi teraz wybuchowy zombie z pozytywką. Czy on jednak też dotrze, czy jednak mu się nie uda? Nie uda mu się, go mu odpada, jak widzimy. Odpada głowa i co też za tym idzie, odpada reszta jego ciała, spada ono na ziemię. I no w tej sytuacji oczywiście zombie z pozytywką już nie może nic więcej im zrobić. Po prostu ofensywa warszawskich warzywek jest dla niego zbyt tutaj solidna, zbyt tutaj mocne rośliny są posadzone po stronie lewej, po stronie gospodarzy, po stronie warszawskich warzywek. Także katapulta nie daje rady, no jednak ten napór kata popcornu i dwóch melon tutaj pult, ten napór to jest jednak zbyt dużo nawet dla katapulty, żeby to wytrzymać. To naprawdę nie jest łatwe zadanie, żeby przez tą ofensywę tutaj się jakoś przedrzeć. Porywany kata popcorn, ale jednak widzimy, że słońce no jest tutaj gotowe po stronie warzywek, więc no można śmiało tutaj jednego kata popcorna zastąpić się drugim. Nowszym i w pełni sprawnym. Doszło do faulu ze strony zombiaków. No, tak porywają te kwiatki nieszczęsne. To było nieczyste zagranie, ale jednak mimo tych zagrywek również warzywka się zbierają całkiem tutaj skutecznie. Jeszcze chyba nic się nie dostało do linii frontowej. Wciąż widzimy, że melony biją. Mi to idzie o dziwo dobrze chyba. Tak nie wiem, mi się zdaje, że tak mi dobrze idzie to komentowanie tego jak meczu piłki nożnej. No w sumie jakby tak pomyśleć, to w sumie do każdej gry nie ma, że można by taki komentarz dać i by nawet pasował i by nawet się udawał. No może nie do każdej, na przykład do pinbola. Tak wiecie, pinball flipper, do tego komentarz? Nie wyobrażam sobie, jakby do tego miał komentarz wyglądać, bo widziałem szczerze niedawno, że ktoś chciał zrobić let's play z gry typu Pinball z Flipperów tutaj na kompie, czy tam na PC, czy tam może jakieś inne konsoli. I po prostu, jak się komentuje pinball? Co, o czym się gada? O tym, że piłeczka się odbija tu i tam, albo o tym, że leci tym tunelem, toczy się, czy że zdobyłem milion punktów, bo zrobiłem to i tamto, bo uderzyłem w tego bumpera, albo w tamten flipper, coś takiego. Nie mam pojęcia, jak taki komentarz miałby niby wyglądać. Pewnie taki let's play byłby bardzo ciężką rzeczą. Tak sobie wyobraźcie, że ktoś się robi let's play z tego pinballa Windowsowego na przykład. Ten Windowsowy pinball, ten cały Space Cadet. Jak to się komentuje? Jak to można by zrobić? Że to musi być cholernie ciężkie. O, akurat... O, wow, akurat tutaj widzę, że jest animacja zatrzymana w tym momencie, kiedy już ten tutaj karzeł miał być wyrzucony w powietrze. To akurat całkiem zabawnie wyglądało. To było śmiechowe. Okej, ten oczywiście zgniata, ale jakby to jest gargantuar i on sobie na to może pozwolić, no tylko on to potrafi. I fala ostatnia, mam nadzieję, że tutaj dużo nie stracę niczego. Dam może na wszelki wypadek, a okej, a mam nie, może dam tutaj jednego parasolnika jeszcze z przodu. Jak go zjedzą trudno, ale no widzimy, że jednak tam coś odbił, więc to był mój cel od początku. I teraz widzimy, patrzcie, co się dzieje. Zombina tutaj mocne na końcu, tu na środku jeszcze jakieś inne mi wszystko jedzą. Tego się bałem, tego momentu, tego levelu się naprawdę bałem. To jest ciężkie. Ciężkie.
I nie ma co tutaj już zaprzeczać, że to nie jest, no, że to jest ciężkie, bo to jest trudne. Tutaj rzeczywiście zombie już mi duże szkody wyrządzają i nie mogę z tym jakoś dużo zrobić. Mogę tylko tam robić co w mojej mocy, tam jakieś rzucić tam, czy to wiśnie, czy kabaczki, tam coś innego. Ale no, z tymi oto ranami i no, z takim uszczerbkiem na zdrowiu, czy jak to lepiej nazwać. Jednak z takim stanem niedal na moim dachu udało mi się obronić przed tymi falami zombie. Miałem jeszcze 1500 słońca tam w zanadrzu, jak mówię. Tutaj tego słońca rzeczywiście dobrze jest mieć dużo, więc jednak myślę, że ten level całkiem dobrze rozegrałem. Pewnie można było lepiej, ale to było moje podejście. Udało się za pierwszym razem, więc nie ma co narzekać. A tego charakteru pisma chyba nie znamy. Cóż to jest, jeżeli nie zombie? Właścicielu domu! Nie udało ci się podporządkować naszym roszczeniom. Miej na uwadze, że dopóki się nie zastosujesz, to będziemy zmuszeni do podjęcia ekstremalnych czynności. Proszę, oddaj nam swój dom i swoje mózgi niezwłocznie. Z poważaniem, dr Edgar Zombos. To ci zombie mają szefa, no popatrzcie, i ma tytuł doktorka. Ciekawe skąd, i w ogóle witam Dave, jest znowu noc. O, jest tutaj. Lepiej się przygotuj. To będzie jedna sieczka, wielka sieczka. Jednak słuchaj, wiem jaka jest jego słabość. Musisz go walnąć w trzustkę. A nie, to był jakiś inny kostek. Musisz go kopnąć w... wcisnąć góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, kot konami, jeżeli ktoś nie wie. O, chwila, już pamiętam, to było... To było Icha, czyli słabością doktora Edgara Zombosa jest Icha. Wielkie dzięki. To będą bardzo ważne informacje w tej walce. Okej, więc mamy pana Edgara Zombosa i jego wielkiego zombota i to jest boss. Owszem, pewnie by się nie pomyśleli, że w takiej grze jak ta, w takim Tower Defense, że może być taki boss, taka walka z takim bossem. Owszem, jest, mamy bossa w tej grze i to jest on. I również jest to bardzo fajny pomysł i też takim fajnie jednak jest ten pomysł zrealizowany. Całkiem mi się podoba ta walka z panem Edgarem Zombosem. I tak, w tym levelu pasek postępu to jest pasek zdrowia naszego bossa, naszego Zombosa konkretnie, bo to jest no, tego doktorka nazwisko niby. I co tu mogę zrobić? Okej, tu może dam na pachokogłowego jakoś tutaj ofensywę w postaci melon pulty. I tak, ogólnie w tym levelu by tam, no, nam będą dawane tak jalapeno, soplu, i wszystkie katapulty, jakie w tej grze można mieć. Czyli no, kapustę, kukurydzę, melona. W tej formie, no, takie katapulty, taką ofensywę też w tym levelu otrzymamy. I oto jest jego, widzimy tutaj, morda. Mordo ty moja! I co to mamy? Okej, niebieskie oczy, czyli on wyśle teraz kulę lodu. Tak, on ma też inne ataki, bo co on robi, to mniej więcej wysyła tam kilka swoich zombiaków, ale także oprócz tego on będzie też miał inne ataki, mniej więcej ma kulę lodu, którą można kontrować jalapeno, ma też kulę ognia, którą z kolei można kontrować soplówką, dlatego mniej więcej na ten level są wam dawane czasami jalapeno i soplówki. To jest jakby główny powód, czemu to jest wam tutaj przekazywane, taki skład roślin. Także, oprócz tych dwóch rzeczy, oprócz tych tutaj kul żywiołowych, także Zombos ma jeszcze inne ataki. Może także on wasze rośliny i doniczki również tutaj, no, może je zgnieść swoimi stopami, może po prostu na nie nadepnąć i to oczywiście te rośliny zniszczy. Okej, to jest kula ognia, więc tutaj muszę na to szybko odpowiedzieć soplówką. Oczywiście. No i przepraszam. Oczywiście, także widzimy, że soplówka działa również na Zombosa, też to go trochę spowolni i zatrzyma, co oczywiście da roślinom trochę czasu jakby na zaatakowanie bossa samego w sobie. Jak mówię, tutaj pasek postępu to jest pasek zdrowia tego bossa, więc o tym oczywiście warto jest pamiętać. Cały czas mieć to na uwadze. Drzwi się nie boję, bo no, drzwi to jest osłona, jak mówię, katapulty zupełnie ignorują osłony. Teraz zobaczmy. O, to jest szybki gargantuar. Okej, muszę to szybko zrobić to. To i to. Okej, mam go z głowy, ale teraz mam nadzieję, że Zombos nie wyśle kuli... Zobaczmy, kuli, owszem, lodu. Wielkie dzięki. To miłe z twojej strony, że akurat wysłałeś tą kulkę, na którą ja miałem tutaj jakąś odpowiedź.
więc jeszcze mamy się całkiem dobrze. Więc jak mówiłem, jeszcze oprócz kuli Zombos ma atak tupnięciem i on tego ataku używa raczej tylko na no tutaj doniczkach czy roślinach, które są ustawione na kolumnie szóstej lub dalszej niż szósta, no dalej, no dalej jeszcze z prawej strony ustawionej. Także on czasami wysyła swoje bungee zombie, które oczywiście tam porwą parę waszych roślin chociażby. I również mam też atak vanem. On rzuci vanem i van wam zniszczy, unicestwi zupełnie rośliny w polu 2x3. I okej, to jest trochę niebezpiecznie, jest tutaj widzę Gargantuar i jeszcze ten wyśle swoją kulkę. Kulkę lodu, nie mam na to kontry! To smutne, nie mam teraz co zrobić. Oj, to jest kiepskie, to naprawdę kiepsko wygląda, muszę użyć chyba może tego. Użyjmy teraz soplówki. Kula chyba nie uruchomi tego sprzętu, a jednak, okej, zepsuła go. Zmiażdżyła, więc okej, to nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ten boss mi jednak sprawia całkiem dużo kłopotów. Ale mam nadzieję, że jednak może to wygram. Okej, szybko. O, akurat mi zomboniego wysłasz, kiedy już użyłem jalapeno. Myślałem, że to go jeszcze ogarnie. Wow, ta walka idzie póki co najgorzej, jak tylko chyba dotychczas mogła. I to jest takie złe. To jeszcze nadchodzi pogo, chyba się jednak go pozbędą. Powiedzcie, że się go pozbędziecie, proszę, dziękuję. Wielkie dzięki. Co teraz będzie? Kula lodu. Okej, kula lodu. To jakoś jeszcze tutaj przeboleję, bo mam na to odpowiedź. Dobra, musimy się pozbierać, bo jednak jestem w kiepskiej sytuacji, mam mało roślin, już mam tutaj jedną, no, jedno to urządzonko tutaj zniszczone, już go nie mam na rządku piątym, więc ten rządek będzie wymagał szczególnej opieki, szczególnej troski. Ile tych gargantuarów, Jesus! Jest Zombos! Oczywiście co on robi? Wysyła drugiego pod rząd. Jasny gwint, Zombos, dzisiaj... Co ty dziś wyprasz? Masz okres czy co? Poważnie. Czy może nie wziąć swoich tabletek na uspokojenie? No bo naprawdę szalejesz tymi gargantuarami w szczególności. Wciąż to mnie bardzo boli. Dobra, kula ognia na tutaj mogę... Okej, mogę tutaj posadzić, więc dobra, to jakoś jeszcze pójdzie. Tu jeszcze muszę porządek zrobić z tym gargantuarem na rządku czwartym. Dobra, się go to... Okej, się tylko to... Się tego gościa pozbędę. Ale tu był ten atak vanem już przez Zombosa wyprowadzony. Jak mówię, tym atakiem on unicestwi wszystkie rośliny w polu 2x3 pola. Takie 2x3 kwadraciki. I ten atak również może być czasami bardzo nieprzyjemny. Co teraz się stanie? Okej, chociaż teraz nie masz ani jednego gargantuara, no są niby ci goście z drabinkami, ale jeszcze oni nie są najgorsi. Może, okej, teraz muszę ciebie tutaj się pozbyć, bo jesteś trochę zbyt blisko dla mojej wygody, dla mojego komfortu, więc po prostu... O, i kolejny akurat... O, tu jeszcze mi zniszczyłeś! Ten level naprawdę mi dzisiaj nie idzie. To jest fakt, sorry. A czy w sumie niby nie idzie, ale już widzę, że Zombos ma już połowę zdrowia utracono, więc chociaż tyle dobrego, że już się zbliżam powoli do końca tej walki. Więc moja sytuacja wbrew pozorom nie wygląda chyba jednak aż tak źle. Tu widzimy, że jednak leci sporo tych pocisków owocowych i warzywnych prosto na naszego ukochanego doktorka. A co jest doktorku? Słup ognia jest doktorku! Oto co jest doktorku! Żryj ogień! Teraz zrobisz? Bungee? Owszem, bungee. Okej, tam mi coś zabiorą, ale to nie jest jakaś wielka szkoda. Przynajmniej nie powinna być. Dam może tutaj teraz melonika. Na ciebie nie potrzebuję jalapeno. Żartujesz sobie, gro? Jalapeno na tyczka, że to chyba już trochę overkill. No nie jesteś aż taki jakiś mocny. No i patrzcie, w końcu doktor się uspokoił i nie wysyła tych cholernych gargantuarów. W końcu mogę tutaj już bardziej znów oddychać, mogę tak trochę, no, wziąć taki wdech ulgi, że o, w końcu nie muszę się z tym uganiać, mogę po prostu atakować i się bronić spokojnie, bez większych komplikacji. Kula, okej, kula sobie lodu i ten już będzie zniszczony. Czy już to już koniec? To już jest koniec! Jest! Te pościgi, te wybuchy!
Rany, mówiąc szczerze, w tej walce zazwyczaj ani razu nie tracę żadnego z tych urządzeń do czyszczenia dachu, ale tu jednak mi się nie udało jednego rządku w pełni obronić, ale w końcu jednak ta walka się udała. Szczerze, większe komplikacje miałem w tym let's playu niż poza nagrywaniem, czy kiedy w to grałem ogólnie, więc klątwa let's playa, tak przypuszczam, że tutaj się objawia. Ale za pokonanie pana Zombosa, za jego pokonanie, dostajemy ten oto puchar, to trofeum w postaci srebrnego słonecznika. To trofeum, oznacza, że wygraliśmy zombie, ostatecznie i, bez żadnych wątpliwości, bez niczego, bez żadnych ale. Wygrana jest nasza i zombie jeszcze, wysyłają nam z tej okazji, jak widzimy, jeszcze jakiś liścik. I co tym razem piszą? Okej, wygrałeś. Już więcej nie będziemy jedli mózgów. Teraz tylko chcemy z tobą zrobić teledysk. Z poważaniem, zombie. Więc skoro teledysk, to teraz może na chwilę się uciszę i posłuchajmy muzyki na koniec trybu Adventure. I tak oto na tej przyjemnej nutce kończy się tryb Adventure of Plants vs. Zombies. Tutaj tak pani Laura Shigihara, to jest ta pani, która tutaj jakby w tej piosence podkładała głos słonecznikowi i rzeczywiście jej głos do tego kwiatka pasuje jak najbardziej. Jeszcze napisał oczywiście końcowe pokażę, żeby pokazać, że że kto tutaj co robił, że jakim ludziom możemy być wdzięczni za tę gierkę, jakże sympatyczną gierkę, jak mówię, jakże też wciągającą oczywiście, jak mówię, tylko ci, którzy w to grają, czy grali kiedykolwiek, tylko takie osoby pewnie pojmą faktycznie, co w tej grze jest takiego wciągającego, że jak ona potrafi niemiłosiernie was tutaj wciągnąć w ten świat zombiaków i kwiatków walczących ze sobą. To jest po prostu niesłychane zjawisko, jak dla mnie. Dzięki za grę, ja dziękuję za stworzenie tego majstersztyku, bo naprawdę jest to gra jakże przednia. Jakże przyjemna. Więc, teraz tylko to się zapętli, więc już mogę chyba wejść do głównego menu z powrotem. Jak mówię, za tryb Adventure mamy tutaj uzyskane te całe trofeum srebrne tego słonecznika.
I także mamy również odblokowany tryb Survival za przejście tego trybu. I tak, tryb Adventure także można od nowa przejść i będą w trybie Adventure jakby w New Game Plus małe różnice, ale na nich się skupię kiedy indziej. Dzisiaj jeszcze oczywiście myślę, że tutaj się jeszcze zajmę moimi tymi nagietkami, które tutaj widzę znów, że chcą, żebym tu je podlał. Więc tak, skoro już tryb Adventure mamy z głowy, to myślę, że w następnych częściach tego Let's Playa, co zrobię, to mniej więcej pokażę poziomy, które można wybrać z menu minigier. No, póki co tylko mam 3 dostępne, ale potem tego oczywiście dojdzie więcej. Mamy tutaj aż 20 poziomów łącznie w tym menu i kilka z nich jeszcze jest do odblokowania, więc kilka tych minigierek na pewno pokażę. I także ewentualnie jeszcze mogę pokazać wam tryb Adventure po pokonaniu zombosa po raz pierwszy, drugie playthrough, jakby trybu Adventure, tam kilka leveli z tego playthrough na tym samym profilu, jakby po pokonaniu zombosa, bo są jednak w tym trybie teraz małe różnice, małe, ale jednak bardzo fajne i też warte omówienia, więc myślę, że tym wszystkim się zajmę potem, kiedy idzie w tym Let's Playu na dziś wszystko. Dziękuję za uwagę serdecznie, jestem CityDZO, na razie moi drodzy i cześć!